Był pan swego czasu dziennikarzem. Jak to jest przejść od roli komentatora do roli osoby, którą komentujemy? Przez 9 lat pracowałem w Gazecie Pomorskiej i muszę przyznać, że to była dla mnie naprawdę lekcja życia, lekcja samorządu. Przyszedł taki moment, kiedy poczułem, że czas na zmiany, że czas na nową energię, czas na nowe doświadczenia i postanowiłem odejść z Gazety Pomorskiej. To przejście nie było dla mnie trudne, ja nie miałem żadnego problemu z tym, ponieważ otrzymałem propozycję współpracy od pana Macieja Glamowskiego, który razem z Szymonem Gurbinem zaczął swego czasu tworzyć Stowarzyszenie Obywatelskie Grudziądz. I poczułem, że to jest dla mnie ciekawa propozycja. Przyjąłem tę propozycję i zaczęliśmy wspólnie działać, zaczęliśmy razem współpracować. Także to nie był dla mnie żaden problem, żeby przejść z gazety do stowarzyszenia promiejskiego, stowarzyszenia, które stawia na rozwój Grudziądza i które też powstało w opozycji do tego, co się w Grudziądzu w ostatnich latach dzieje. A ja w Gazecie Pomorskiej starałem się przez te wszystkie lata swojej pracy pokazywać to, co się dzieje. Pokazywać dobre rzeczy, ale też nie unikałem pisania o rzeczach, które są problematyczne i trudne. Myślisz, że byłeś, można powiedzieć, takim rekinem tutaj regionalnym, chyba tak to mogę nazwać, znanym właśnie z tych trudnych tematów, o których wspomniałeś. Myślisz, że społeczeństwo, że znajdą się osoby, które zagłosują na ciebie, bo właśnie zawsze mnie to dziwi, jednak dziennikarstwo to jest taka trochę niewdzięczna, myślę, rola. W życiu zawsze jest tak, że niektórzy nas lubią, inni nas nie lubią, trzeba po prostu się z tym pogodzić. Ja jako dziennikarz czułem, że trzeba pokazywać trudne sprawy, trzeba pisać o problemach i krytykować też władzę. Właśnie dziennikarstwo według mnie powinno być głównie patrzeniem władzy na ręce. Natomiast władza, która tego nie rozumie, to władza, która nie dorosła do tego, żeby sprawować swoje urzędy. Ja nigdy nie krytykowałem dla samego krytykowania, nigdy nie byłem krytykantem. Raczej starałem się pokazywać problem, żeby zaznaczyć, że jakaś kwestia jest paląca, trzeba rozwiązać, że trzeba do pewnych spraw podejść inaczej. Macie dosyć silnego, jeżeli chodzi o was bezpośrednio, nazwijmy to, nie wiem, nazwać koalicjanta, czy partię, która z wami idzie, jest to SLD, która również posiada w Radzie Miejskiej radnego, tak? Więc na pewno ma też jakieś oczekiwania. Była tu mowa właśnie o tym, że jeszcze do ostatniej chwili były dopinane te... Czy to jest trudny koalicjant? Tak bym to spytał. To się okaże, czy to jest trudny koalicjant, bo tak naprawdę w koalicji jesteśmy od kilku tygodni. Natomiast każdy kompromis, każda współpraca polega na tym, że ktoś musi z czegoś zrezygnować. I taki jest sens kompromisu. Coś zyskujemy, a coś tracimy. Ale po to budujemy porozumienie, żeby osiągnąć lepszy wynik, żeby przedstawić silniejszą drużynę, żeby zaproponować bardziej szeroki program. I dlatego poszliśmy razem. I to ta nasza współpraca z SLD jest takim naturalnym przedłużeniem współpracy radnych Obywatelskiego Grudziądza i Łukasza Kowarowskiego w Radzie Miejskiej. Wiele wspólnych inicjatyw przedstawili. Radni Obywatelskiego Grudziądza wspierali inicjatywy SLD, niektóre radny SLD wspierał niektóre inicjatywy Obywatelskiego Grudziądza. Ta współpraca fajnie funkcjonowała, zazębiała się i to wyborcze porozumienie jest przedłużeniem tej współpracy w Radzie Miejskiej. Maciej Glamowski to jest wasz lider. Spełnia twoje oczekiwania? Pytam w kontekście właśnie tego, że kiedyś krytykowałeś polityków, a teraz musisz ich wspierać, popierać. Czy to jest właśnie taki polityk, który twoim zdaniem jest takim dobrym wyborem dla Grudziądza, z waszej perspektywy? Uważam, że to jest najlepszy kandydat. Jest świetnie przygotowany do tego, żeby sprawować urząd prezydenta miasta. Jest bardzo doświadczonym samorządowcem. Jest doświadczonym biznesmenem. Jest doktorem ekonomii. Że spełnia te cechy, wszystkie te cechy, które
powinien spełniać dobry kandydat na prezydenta Grudziądza. Jestem przekonany, że Maciej Glamowski po tym, czego się nauczył w Radzie Miejskiej przez te 10 lat i bazując na tych wszystkich doświadczeniach ze swojego życia zawodowych, będzie wiedział, w jaki sposób Grudziądz poprowadzi dalej. Grudziądz, który jest naprawdę, i tu nie bójmy się tego słowa, w niezwykle trudnej sytuacji i potrzebuje tutaj silnych, odważnych, mądrych ludzi, którzy będą gotowi na to, aby wyprowadzić Grudziądz na prostą. Myślisz, że w perspektywie, kiedy mamy jednego kandydata Prawa i Sprawiedliwości i w sumie można powiedzieć, no chyba się nie obrazisz, trzech kandydatów post, no mających jakiś kiedyś związek z tą obecną władzą, chociaż tu muszę oddać, że tak powiem, pola Maciejem Glamowskiemu. Ja bywam na sesjach, śledziłem go od wielu lat i no, było widać już od to narastające napięcie, szczególnie pomiędzy nim a wiceprezydentem tego miasta, co najmniej od dwóch kadencji. I teraz pytanie, czy myślisz, że ta taka polaryzacja w pewnym sensie nie spowoduje, że po pierwsze zaczniecie między sobą bardzo silnie konkurować. Mówię tutaj o dwóch pozostałych kandydatach, którzy niejako też wywodzą się z obecnego tutaj obozu. Nie wiem, no mają jakieś tam związki powiedzmy z panem Malinowskim, czy to poprzez spółki, czy przez jakieś wcześniejszą współpracę. Ich wygra na tym kandydat, no wasz przeciwnik, PiS. Dla mnie te łatki, że to jest kandydat pisowski, że to jest kandydat postplatformerski, one mają dla mnie drugorzędne znaczenie. Uważam, że w samorządzie powinniśmy starać się trochę na bok odstawiać polityczne spory i działać na rzecz samorządu, bo to są konkretne sprawy do załatwienia, które nie mają jakiegoś wielkiego, znaczy nie, dla mnie nie mają koloru politycznego, tak? Obywatelski Grudziądz powstał w opozycji do tego, co się dzieje, czy działo przez ostatnich 12 lat w Grudziądzu. Obywatelski... Takim silnym akcentem był tu szpital, dodaję. Oczywiście, szpital tak. Różnica zdań między Maciejem Glamowskim a zarządem miasta, czy władzami miasta o tym, na temat szpitala. Obywatelski Grudziądz powstał po to, żeby zaproponować nową jakość dla Grudziądza, nowy powiew, nowe rozwiązania, nowe przyzwoite otwarcie, więc jestem przekonany, że Obywatelski Grudziądz ma taką propozycję, która może się spodobać mieszkańcom i która naprawdę może Grudziądzowi wyjść na dobre. Na pewno o programach jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać, to dopiero wszystko przed nami, propozycje, no, które już się pojawiły, ale przypuszczam, że na pewno czymś nas zaskoczycie w kampanii wyborczej i pokażecie coś takiego, żeby przekonać się Grudziądzem do siebie. Robiliście jakieś badania, szacowaliście możliwości, a może nawet liczyliście głosy, jak to niektórzy, bo i znam takich, którzy tak robią. No właśnie, ocenialiście, w jaki sposób ocenialiście szanse kandydata? Czy były takie badania robione może? Nie było badań sondażowych robionych, bo żeby zrobić porządne badania sondażowe, trzeba mieć na to pieniądze. My nie chcemy udawać, że robimy badania sondażowe, nie chcemy robić udawanych badań i wtedy pokazywać, że nasz kandydat na przykład ma wysokie poparcie, a inni kandydaci mają mniejsze poparcie. Nas interesują realne działania, a nie udawanie. Jedyne co robiliśmy, to zrobiliśmy takie ankety wśród mieszkańców, ale to nie były żadne badania. Mieliśmy świadomość, że to jest rodzaj sondy ulicznej i zapytali... Czyli analiza była jednak. Znaczy to było takie sprawdzanie w ogóle, na ile mieszkańcy interesują się tym, co się dzieje w samorządzie i sprawdzanie, czy znają kandydatów na prezydenta. To były takie... To była sonda uliczna po prostu. Radzisz nam, co z tego wyszło? Jakie były badania i kto był rozpoznawalny? Czy to zostawisz dla siebie i dla własnego sztabu? Znaczy ja mogę powiedzieć tyle, że te osoby, z którymi rozmawialiśmy, a to było około 100 osób, no część z nich tylko była zainteresowana zbliżającymi się wyborami. Większość mieszkańców nie za bardzo. Już jak widzę, wniosek jest prosty. Trzeba zawalczyć o tych, którzy na wybory niekoniecznie chcą iść. Znaczy te ankety też były robione przed
przed oficjalnym startem kampanii wyborczej, kiedy jeszcze tak naprawdę nie było do końca wiadomo, kto wystartuje, jak to będzie wyglądać. Jaka jest rozpoznawalność. Jaka jest rozpoznawalność, także trzeba brać pod uwagę to, że to było robione przed tym całym zamieszaniem związanym z kampanią wyborczą. Na ile głosów liczycie w Radzie? No tak spytam się trochę może przedwcześnie, ale myślę, że jakieś aspiracje chyba są. Najlepszy możliwy wynik, jaki możemy osiągnąć, i myślę, że mamy na to sporą szansę, dlatego że udało nam się zbudować naprawdę silną drużynę. Aż sam jestem zaskoczony, że aż tak silną i liczymy na bardzo dobry wynik. Komu będziecie odbierać głosy? To będzie Platforma obecna? Znaczy my nie zastanawiamy się nad tym, komu... Mówię to w kontekście tego, że no przynajmniej tutaj prezydent Malinowski zapowiadał, że być może właśnie jego ugrupowanie nagle, no taki można powiedzieć, to był zwrot w pewnym sensie w kampanii, tak? Poprze Macieja Glamowskiego. No nie. My o żadne poparcie nie zabiegaliśmy i Maciej Glamowski też o żadne poparcie nie zabiegał. Było tak, że my budowaliśmy Ruch Miejski, Obywatelski Grudziądz, pisaliśmy program, przygotowywaliśmy kampanię wyborczą i naszą perspektywą było to, żeby ewentualnie zbudować komitet z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. To się udało. W międzyczasie zaczęły z Koalicji Obywatelskiej, czyli Platformy, PSL-u i Nowoczesnej, płynąć sygnały o możliwym, ewentualnym poparciu Macieja Glamowskiego. My liczymy na poparcie mieszkańców, na poparcie elektoratu i chcemy zmienić Grudziądz. Tu pojawia się nazwisko pana Marka Nowaka, który podobno, myślę, że to sensacyjna jest wiadomość ze względu na to dotychczasowe jego poparcie, nie wystartuje w wyborach. Myślisz, że czym jest to spowodowane? No z tego co wiem, pan Marek Nowak zabiegał o to, żeby być kandydatem Platformy Obywatelskiej do sejmiku. Natomiast docierały takie informacje, że Koalicja Obywatelska nie chciała mieć pana Marka Nowaka. Tutaj dodajmy, Nowoczesna robiła takie warunki stawiała prawdopodobnie, krytykując pana dyrektora przez lata. No, nie wyobrażam sobie, żeby weszła w taką koalicję tutaj, przynajmniej w Grudziądzu. Dlatego ja też sobie nie wyobrażam, żeby Obywatelski Grudziądz po wyborach miał współpracować z panem Markiem Nowakiem, czy tworzyć jakieś porozumienia z panem Markiem Nowakiem. Uważam, że rozwiązanie problemu szpitala, znaczy jednym z elementów rozwiązania problemu szpitala jest uporządkowanie go wewnętrznie, a tego się nie da zrobić z obecnym dyrektorem.